Dzień dobry moje kochane ogrodniczki, moi drodzy ogrodnicy. Nazywam się Ania Danicka i prowadzę konto na Instagramie oraz kanał na YouTubie Ogród Pełen Kwiatów. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek o daliach. Pokażę Wam, jak wybudzam moje dalie po zimowym śnie. Posiejemy również dalie z nasion i opowiem Wam trochę o tym, jak ja uprawiam i pielęgnuję te piękne letnie, sierpniowe i wrześniowe kwiaty. Zapraszam! Dzisiaj, moi kochani ogrodnicy, porozmawiamy o daliach. Dalie, piękne kwiaty tak naprawdę drugiej połowy lata. Dlaczego? Słuchajcie, dalie nie każdy wie, ale dalie są to rośliny, które są fotowrażliwe, czyli one reagują na długość dnia, a więc są to kwiaty, które są ciepłolubne i są to właśnie kwiaty, które są jednocześnie wrażliwe na długość dnia, a dokładnie na długość nocy. Dalie najwięcej pąków kwiatowych zawiązują, kiedy dzień się skraca, czyli po przesileniu letnim. Nawet jeżeli, słuchajcie, zaczną kwitnąć nam wcześniej, to i tak wysyp kwiecia będziemy mieli zawsze w drugiej połowie lata. A więc nie martwcie się, jeżeli dalie na przykład w lipcu kwitną Wam słabo. Już tak wiecie, jesteście tacy zniecierpliwieni, jest początek lipca. Wy wsadziliście swoje dalie w maju. One rosną, mają pełno liści. Czemu nie ma tych pąków? Słuchajcie, dlatego nie ma tych pąków, ponieważ dla dali dzień jest cały czas jeszcze za długi i dopiero jak ta jego długość spadnie, że ta długość nocy będzie odpowiednia dla dali, wtedy zajdą w niej procesy biochemiczne i dalia zacznie wypuszczać pełno pąków. A więc nie martwcie się, na pewno Wasze dalie będą kwitnąć, jest to tylko kwestia właśnie kiedy. A więc dalie, kwiaty ciepłolubne, czyli kwiaty wrażliwe na przymrozki. Nie tyle karpa, słuchajcie, co jej część nadziemna, czyli liście. Czasami słyszę, że ktoś przechowuje swoje dalie, także nie wykopuje ich w ogrodzie. Tak, słuchajcie, jest to możliwe jak najbardziej. Ziemia chroni karpę dali przed zmarznięciem. Oczywiście, jeżeli będzie naprawdę bardzo niska temperatura, to może się zdarzyć, że te karpy dali niestety zgniją w glebie. Dlatego jeżeli macie jakieś takie odmiany, które bardzo chcecie przechować, to proponuję zawsze dalie wykopywać na zimę. Natomiast jej część nadziemna nie jest wrażliwa niestety na przymrozki i dalia, nawet jeżeli wypuści te pędy wcześniej, a przyjdą przymrozki, to niestety spali nam te liście albo doszczętnie całą dalię, albo tylko liście, w zależności od tego, jakie te przymrozki po prostu będą. Co jeszcze mogę powiedzieć o daliach w takim skrócie, bardzo dużym skrócie? Dalie to rośliny, które rosną z karpy. One wytwarzają taki właśnie materiał zapasowy w postaci bulw i tu jest również w tej karpie, zwłaszcza jedynie tutaj właśnie w tej piętce przechowywany jest materiał genetyczny dali i stąd właśnie wiadomo, jaka dalia powstanie z tej karpy. Natomiast jeżeli chodzi o w ogóle o budowę całej karpy, to te bulwy to jest tylko materiał zapasowy, które wyrastają również właśnie z tej piętki i z tej tutaj korony. Tutaj właśnie to jest najważniejsza część dali. Ja może się troszkę tutaj do Was zbliżę. Tutaj właśnie mamy całą piękną karpę dali. O tym, jak przechowywałam moje dalie, powiem za chwilkę. To są stare pędy. Natomiast tutaj rzeczywiście jest piętka i korona dali. Co to oznacza? Że właśnie w tym miejscu zgromadzony jest cały właśnie materiał genetyczny i cała informacja o tym, jaka ta dalia będzie. Natomiast to są bulwy. Bulwy, materiał zapasowy i z bulw wyrastają korzenie. Najważniejsza jest właśnie ta część tutaj, ta korona, ponieważ z tego wyrastają też oczka. Oczka nie wyrastają nigdy właśnie z bulw, wyrastają z korony i z piętki. Dlatego jeżeli przechowujecie swoje dalie i po wyjęciu ich z miejsca, w którym żeście przechowywali, te bulwy są zmarznięte, ale cała korona, całe to serce dali jest żywe, niezgnite, to słuchajcie, nie ma żadnego problemu, dalia się odrodzi. Słuchajcie, dalie, kwiaty, które wykopujemy na jesień i przechowujemy właśnie ich korzeń, czyli ich karpę, w której zgromadzona jest tak naprawdę cała informacja o tym, jaka ta dalia będzie. Jak wykopujemy dalie? O tym oczywiście wszystko będę opowiadać Wam na jesień, bo są różne metody. Niektórzy wykopują wcześniej, niektórzy wykopują później, po przymrozkach. To wszystko zależy. Ja wypróbowałam bardzo wiele metod i słuchajcie, to też wszystko zależy od tego, ile ja mam czasu. Ale
dzisiaj nie o tym, dzisiaj o budzeniu karp. Moje dalie, karpy moich dali, ja przechowuję już od trzech sezonów w perlicie. Jak przechowuję, tutaj Wam pokażę, tu akurat mam jedną dalię, którą również wyciągłam. Przechowuję w takich plastikowych pojemnikach z wieczkiem, tu jest pełno perlitu i moje dalie są zasypane właśnie takim perlitem. Są zamknięte, ale nie bardzo szczelnie. Ja bardzo chcę, żeby też powietrze tutaj dochodziło do moich dali. I tak moje dalie są przechowywane przez zimę. Ja do nich nie zaglądam, ja nigdy tego nie robię, nie mam czasu. Później po prostu czekam i czeka mnie tak naprawdę niespodzianka na wiosnę. W tym roku dalie przezimowały mi bardzo ładnie. Jedynie takie karpy, które były takie, wiecie, pojedyncze, z tym takim sercem właśnie, z tą piętką, taką po prostu zasuszoną, no to one niestety nie przetrwały. Natomiast takie duże, ładne karpy fajnie mi przetrwały. Ja moje dalie zawsze myję przed przechowywaniem, więc już na wiosnę nie będę ich myła, one są umyte, one są jedynie okurzone z perlitu, więc tak naprawdę na dobrą sprawę w tej chwili muszę je tylko właśnie obczepać. Muszę je obczepać i będziemy, słuchajcie, budzić i pędzić dalie. Po co budzimy i po co pędzimy dalie? Wiele jest teorii, słuchajcie, natomiast po co? Tak naprawdę ja pędzę dalie z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że chcę, żeby one były już większe po posadzeniu do ziemi, żebym nie musiała czekać, aż one będą kiełkować, czyli po prostu, żeby ta wegetacja i to kwitnienie zaczęło się szybciej. Chociaż oczywiście najwięcej kwiatów dali będzie dopiero, tak jak już mówiłam, w drugiej połowie lata, niemniej jednak one zaczną już mi troszkę szybciej kwitnąć, słabiej, ale jednak szybciej, więc to jest pierwszy powód, dla którego ja pędzę moje dalie. Drugi powód, dla którego ja pędzę moje dalie, to taki, że już w doniczkach widzę, które dalie się wybudzą, a które niestety się nie wybudzą, bo też czasami jest tak, że dalia wygląda bardzo fajnie, ma jędrne te swoje bulwy, wszystko jest w porządku, a nie chce się obudzić i czasami ona się po prostu już nie obudzi. Może być po prostu chora, jakiś wirus, różne sytuacje się dzieją, może gnić od środka i po prostu bardziej dognić już w tej donicy i wtedy ja już wiem, że nie trzeba jej sadzić do gruntu i tego miejsca po prostu na rabacie już nie tracę i jednocześnie nie mam tej dziury później, wiecie, na rabacie, jeżeli chodzi właśnie o dalię. Natomiast jest jeszcze trzecia fajna sprawa, taka, że podpędzając te dalie, sadzimy je później właśnie do ogrodu już w postaci takiej większej rośliny i one troszkę bardziej się opierają ślimakom jednak. Wiadomo, no większa roślina, więc ma szansę przetrwać po prostu jakąś tam inwazję. Ja oczywiście zabezpieczam moje dalie przed ślimakami od razu, słuchajcie, mówię, ja sypię granulki, staram się sypać granulki ekologiczne, ale u mnie w ogrodzie sprawdzałam już bardzo dużo metod takich, wiecie, domowych, stricte ekologicznych i naprawdę u mnie najbardziej niestety granulki. Ja nie uprawiam warzyw właśnie tam, gdzie sypię te granulki, dlatego mogę sobie na to pozwolić, mój pies też do tego się gdzieś tam nie zabiera. Natomiast jeżeli uprawiacie warzywa, no to wiadomo, trzeba przemyśleć bardziej niestety tą ochronę przed ślimakami, bo warzywa, wiadomo, jednak spożywamy. No dobrze, słuchajcie. A więc mamy już taką dalię obczepaną, ona jest umyta. Jeżeli takiej dali, jeżeli macie ją brudną, to ja polecam Wam ją umyć przed pędzeniem. No i słuchajcie co, teraz pytanie jest takie, czy taką dalię dzielić przed pędzeniem? Więc słuchajcie, są dwie szkoły. Jedna mówi, żeby nie dzielić, druga mówi, żeby dzielić, więc ja Wam powiem, jakie jest moje doświadczenie. Ja tą dalię, a to jest dalia, Joey Paula chyba, albo Joey Nikki, już nie pamiętam, mam gdzieś oczywiście etykietkę. Według mnie ta dalia jest za duża. Popatrzcie sobie, co się dzieje z tą dalią. Tu jest dalia, która, ja już tutaj Wam wszystko pokazuję, tu jest dalia, która ma trzy pędy i to z tych trzech pędów w zeszłym roku ładnie właśnie były kwiaty. Tu jest stary pęd, tutaj w środku jest stary pęd, jeszcze z tamtego roku, czyli dwa lata do tyłu. Tutaj bardzo ładnie widać, jak ta karpa się przepięknie rozwijała. Od każdego pędu tak naprawdę, od każdego pędu odchodzą sobie
bulwy, czyli tak naprawdę każdy pęd wytworzył swoje bulwy. Tutaj widać. I słuchajcie, jeżeli ja taką dużą dalię posadzę do ziemi, wcale nie znaczy, że ona będzie lepiej kwitła i będzie tych kwiatów więcej. Dlaczego? Bo ta dalia, jak każda posadzona do ziemi, ona będzie chciała się rozwijać i z każdego nowego pędu będą chciały powstawać nowe bulwy, nowe te kartofelki. To jest naturalne, bo taki jest cykl życia dali. A tutaj, słuchajcie, już nie bardzo jest gdzie. I tak naprawdę one będą rosły gdzieś tutaj, może gdzieś tutaj, słuchajcie, według mnie ta dalia będzie miała po prostu za mało miejsca, żeby się rozwijać nawet pod ziemią i kwitnąć w rezultacie może słabiej, po prostu będzie jej za ciasno, dlatego ja tą dalię podzielę. Podzielę ją na dwa, zaraz może zobaczę, może podzielę ją na trzy, zaraz tutaj zrobimy zbliżenie i pokażę Wam, jak to robię. Więc mamy, słuchajcie, dobrze, więc mamy, słuchajcie, tą dalię tutaj ze zbliżenia. Widzicie właśnie stare pędy, one są martwe. Więc tak, jak ja lubię robić? Ja przede wszystkim lubię sobie, o słuchajcie, lubię sobie ciągnąć za, przynajmniej bardzo delikatnie, jak mi się uda, za te stare pędy. Natomiast, jak widzicie, można się na tym zawieść, więc ja troszkę sobie pomogę tutaj sekatorem. O, już widać, że te, popatrzcie się, tutaj była troszkę nadgnita i ta mi już odpadła. Moi kochani, chcę Wam pokazać, co ja przed chwileczką zrobiłam. Jak widzieliście, miałam trzy pędy, niestety jeden mi odpadł tutaj i już tutaj widziałam, że tutaj coś się dzieje, że jest po prostu coś zgniłego, więc dalia była tak, ja ją tutaj troszkę nacięłam i delikatnie bardzo ją rozdzieliłam. Tutaj już widziałam, słuchajcie, że coś się też dzieje, że jest po prostu coś nadgniłego, więc tutaj muszę zareagować i muszę wszystko to, co jest nadgnite, muszę po prostu wyciąć, więc ja wycinam te wszystkie takie, wiecie, kartofelki nadgnite. To jest, słuchajcie, bardzo ważne, bo jak tego nie zrobicie, to dalia będzie Wam chorować w sezonie, a i tak zgnieje później. A więc tu jest tak naprawdę stary pęd i ja to mogę całkowicie odciąć. I to by było najlepiej. O, popatrzcie się, jak pięknie odeszło. Widzicie, to jest stary pęd w ogóle, który odszedł. I tak naprawdę, słuchajcie, tutaj mam dalię. Ona jest teraz brudna, ja ją zaraz zasmaruję jeszcze maścią ogrodniczą, bo wycinam sobie wszystkie te takie, o, fruwające, które są niepotrzebne i tutaj sobie wytnę. Jeszcze. O. Ten też jest fruwający. To jest cały odrzut od tej dali i widzicie, wydawać by się mogło, że dalia będzie duża, a tak naprawdę ja sobie ją podzieliłam, ale wierzcie mi, że taka dalia też pięknie zakwitnie w sezonie i będzie miała miejsce, gdzie się dzielić. Słuchajcie, i ja jeszcze co zrobię? Wytnę sobie stary pęd, bo i tak był suchy. No, tutaj nawet troszkę zaczął gnić. To ja go też wytnę. O, wycinam do zdrowej tkanki, słuchajcie. Widzicie, była tkanka troszkę taka nadgnita. Wycinam do zdrowej tkanki. O, i tutaj też jeszcze bym sobie to... O! Z tego miejsca będzie mi ładnie puszczać oczka, a to sobie poczekam, aż po prostu troszkę zaschnie i będę pędzić. Z takiej wielkiej dali, popatrzcie się, powstała tylko taka, którą mogę posadzić, bo to jest wszystko niestety zgnite. A to jest dobre. Ale mam też drugą dalię. Też joiniki, ale już tutaj widzę. No zobaczymy. I ją też postaram się troszkę... Nie, jej nie będę dzielić, ale od niej powycinam, słuchajcie, te wszystkie takie, które mi się nie podobają. Takie fruwające właśnie. Fruwające kawałki. Więc na przykład... O, tu już jest fajnie. Muszę po prostu, słuchajcie, pousuwać wszystko to, co może być zgnite albo nadgnite, bo to nie ma co tego później sadzić do gruntu, bo
to i tak zgnije w gruncie i po prostu będzie po dalii. A więc, o, słuchajcie, ta dalia jest fajnie. Tutaj nie widzę nic, bo tu jest tylko skórka zdarta. Tutaj wszędzie widzę, że jest w porządku. O, i taką dalię będziemy zaraz pędzić. Widzicie? Wszędzie zdrowa tkanka jest. A więc mamy dwie dalie. Każda jest w wielkości ok i będziemy dalej je pędzić. Moi kochani, tu jeszcze Wam pokażę właśnie z bliska, tak żebyście sobie zobaczyli, jak będą wyglądały karpy, które ja będę za chwileczkę pędzić. Natomiast chcę Wam właśnie jeszcze pokazać, słuchajcie, różnicę między zdrową a zainfekowaną karpą. Słuchajcie, karpą, po prostu tym kartofelkiem, czyli bulwą, to jest materiał zapasowy, słuchajcie, no taka bulwa, widzicie, ona w ogóle była uszkodzona i ona sobie zaczęła już gnić. I taką bulwę powinniśmy przycinać aż do momentu zdrowej tkanki, aż będzie coś takiego, bo to jest zdrowa tkanka. I słuchajcie, ja na przykład tutaj miałam taką sytuację, tu jeszcze mogłabym sobie troszkę to podciąć, żeby jednak ta tkanka była już, o, mega zdrowa, widzicie? I to już jest właśnie zdrowe i takie coś będzie można już sadzić. Jeszcze chcę Wam pokazać inną rzecz. Chcę Wam pokazać, o, tu jest też taki fajny przykład. To jest na przykład bulwa już właśnie zainfekowana też. Popatrzcie się, cała czarna, a więc tego nie ma sensu w ogóle. Widzicie, tu jest już grzyb, tu jest kawałek zdrowej tkanki, tu jest grzyb, to wszystko będzie zainfekowane, a więc takie coś idzie do kosza. Jak będziecie mieli na przykład takiego kartofelka, to jest kartofelek teoretycznie zdrowy, ale tak naprawdę, słuchajcie, on tutaj nie ma piętki. Nie ma piętki i z tego już nic nie wyrośnie. Poza tym, jak widzicie, jest czarny w środku. Natomiast, słuchajcie, o, to jest też różnica. To jest kartofelek z piętką, bo tu jest piętka, ale to jest całe zasuszone, słuchajcie, że z tego też już nic nie będzie. Więc tak naprawdę z takich kartofelków nic nie wyrośnie. Takie kartofelki, chociaż słuchajcie, duże, jędrne, fajne, nie mają piętki i z tego nic nie wyrośnie. Tu jest tak, kartofelek, szyjka, piętka, czyli korona i tutaj będą rosły pędy. Chcę Wam pokazać, popatrzcie się. Kartofelki, czyli bulwy, tutaj są szyjki, tutaj są piętki, czyli korona i z tego całego miejsca będą rosły pędy, ale na przykład z tego miejsca pędy rosnąć nie będą, dlatego takie kartofelki są bezużyteczne. Jakby był taki kartofelek wycięty z kawałkiem tutaj tej tkanki, właśnie tej piętki, a teraz straciłam ostrość, byłoby właśnie wycięte z tym kawałkiem, to jak najbardziej, bo z tego miejsca tutaj jest ten cały materiał genetyczny i tutaj właśnie stąd będą powstawać pędy. To miejsce musi być zdrowe. No dobrze, słuchajcie, mamy już karpy gotowe do pędzenia, czyli do budzenia na wiosnę i wybieramy doniczki, słuchajcie. To oczywiście doniczki są doniczkami produkcyjnymi, one są troszkę brudne, ja je tutaj okurzone po całej zimie. O co chodzi? Chodzi o to, żeby bulwa zmieściła się do doniczki tak bardzo luźno, żeby miała po prostu miejsce na to, żeby sobie w niej tutaj rosnąć i żeby po prostu nie musiała się cisnąć. Natomiast jeżeli na przykład byłoby tak, że kartofelek by wystawał, ten kartofelek też możecie sobie uciąć, to w ogóle bulwie nie szkodzi. Warto jeszcze troszkę poczekać później, żeby na przykład to wyschło, ale też z mojego doświadczenia wynika, że jak bulwa cała jest zdrowa, natniemy ją troszkę i damy do fajnej, świeżej ziemi, nic się temu nie stanie. A więc bierzemy doniczkę, dosyć taką właśnie głęboką, dużą, na spokojnie, żeby sobie bulwa tutaj weszła. No i słuchajcie, do doniczki ja będę dawała zwykłą ziemię uniwersalną, ogrodową, to jest ziemia z worka. Ja tutaj nie daję żadnego nawozu na razie, absolutnie, po prostu ziemia z worka, może być to też kompost,
może być ziemia rodzima. Ja wiem, słuchajcie, mam koleżanki, które pędzą swoje dalie w ziemię, na przykład z kretowisk. Bardzo serdecznie pozdrawiam, Marta, jak oglądasz. A więc naprawdę każda ziemia się sprawdzi. I jeszcze uwaga, ja moich dali wcześniej nie moczę. Wiem, że niektórzy moczą i jak najbardziej można. Ja ten krok pomijam, słuchajcie, bo nie zauważyłam jakiegoś spektakularnego efektu z moczeniem. A więc tak to po prostu robię. I co? No i daję dalię na ziemię i słuchajcie, zakopuję również ziemią. I do jakiego momentu, bo wiem, że to też spędza niektórym sens powiek, ile tej ziemi? No słuchajcie, ja przysypuję tyle, już jak tutaj widzicie, ja przysypuję tyle, żeby było mi widać tutaj moje oczko. I zostawiam tak mniej więcej na palec wysokości miejsca. Po co? Po to, żeby raz, żeby woda mi się tutaj fajnie podlewało wodą, a dwa, że jak już ta zacznie wypuszczać mi pędy, to ja sobie będę troszkę podsypywać już ziemią. Bo słuchajcie, no i teraz co? Bardzo mocno to podlewam, zaraz podleję naprawdę to obficie i to będzie stało w tej chwili u mnie w garażu. Taka, słuchajcie, doniczka będzie stała u mnie w garażu albo w kotłowni, w każdym razie w miejscu, gdzie jest temperatura pokojowa, czyli tak około 20 stopni Celsjusza, bo dalie, dopóki nie wykiełkują, nie potrzebują światła, dopóki nie puszczą tych pierwszych pędów, dlatego tutaj będą stały. Ja podlewam tylko raz teraz i czekam dopiero do momentu wypuszczenia pędów. Jak zaczną się pojawiać już pędy pierwsze, to zaczynam delikatnie podlewać znowu. Jeżeli nie będzie pędów, a ziemia będzie już bardzo sucha, również troszkę podleję. Jak pojawią się pędy, to uwaga, dalie będę już w doniczkach wynosić do szklarni, ale niestety będę je chronić, będę miała robotę, bo będę musiała je chronić przed mrozem, bo tak jak już wcześniej wspominałam, to sobie poradzi. Karpa sobie poradzi, pędy sobie nie poradzą, mogą zostać poparzone niestety przez mróz i zobaczę, albo będę je nakrywać włókniną, albo je będę z powrotem wynosić na noc do garażu. Zobaczę, jak mi to pójdzie, natomiast przeniosę je do szklarni, bo tam jest raz, że ciepło w dzień, a dwa, że jest światło. No niestety pędy już będą potrzebowały światła. No i co, słuchajcie, no i taka dalia, ja dopóki jest w donicy, będzie rosła w donicy, nie będę jej nawozić. I taką dalię będę sadziła w maju do ogrodu. Ja ostatnio sobie przestudiowałam nawet temperaturę przez ostatnich 10 lat w maju, jaka u mnie w moim województwie, bo ja mieszkam w województwie opolskim na południu, była w maju i u mnie, słuchajcie, w ciągu ostatnich 10 lat w maju nie było już przymrozków. Tam się chyba w 2016 raz pojawiło coś koło właśnie, coś koło maj, długiego weekendu majowego. A więc ja, słuchajcie, już w maju myślę, że tak koło 10 będę sadzić do gruntu. Oczywiście w zależności od tego, jaka będzie pogoda, jaka będzie prognoza tej pogody. Ale chodzi mi o to, słuchajcie, że dalię do gruntu dopiero po ustąpieniu ryzyka przymrozków. No i co? No i podczas sadzenia ja to Wam oczywiście wszystko pokażę. Będę dawała obornik granulowany, będę dawała mączkę bazaltową, troszkę nawozu mineralnego. Będę chroniła je od ślimaków. No i podpory. Podpory muszą być dla dali silne, ale o tym też będziemy jeszcze rozmawiać. Dobrze, słuchajcie, mamy dalie wybudzone, a teraz będziemy dalie siać z nasion. Moi kochani, zaczynamy wysiew dali z nasion. Opowiem Wam kilka słów na ten temat, jeżeli chodzi o dalie siane z nasion. Tak, dalie, zarówno właśnie dalie, które uprawiam skarb, jak i dalie siane z nasion, to jest ta sama grupa roślin, to są te same dalie, czyli dalie są ogólnie roślinami ciepłolubnymi i są to rośliny, które zginą poniżej zera, zwłaszcza właśnie ich część nadziemna. Dlatego dalie jako kwiaty ciepłolubne, ja zawsze zalecam wysiewać ogólnie kwiaty ciepłolubne później, nie w marcu. Marzec dla kwiatów ciepłolubnych jest trudnym miesiącem do wysiewów, ponieważ
Akurat w Polsce my możemy je wysadzać do gruntu dopiero w maju, a jak jest ten nasz wschodni odcinek kraju, ta część wschodnia naszego kraju, tam nawet pod koniec maja, bo zdarzają się właśnie jeszcze przymrozki przygruntowe, które dla kwiatów ciepłolubnych niestety, ale są zabójcze. Dlatego ja zawsze mówię, żeby ciepłolubne wysiewać właśnie co najmniej od kwietnia, jeżeli macie już przygotowane gdzieś tam w planach przygotowanie rabat, bo generalnie nie powinno się bardzo długo przechowywać tych naszych kwiatów ciepłolubnych w doniczkach, zwłaszcza cyni, słuchajcie, to wpływa później na ich kwitnienie, jeżeli bardzo długo przechowujemy kwiaty ciepłolubne właśnie w takich ciasnych, małych doniczkach tych produkcyjnych. One po prostu później słabo kwitną, te kwiaty są małe, łodygi są rachityczne takie. Fajnie na przykład, natomiast taka ciekawostka, na przykład kosmosy, kosmosy są wysokimi roślinami, natomiast jeżeli chcielibyście kosmosy, żeby skarłowaciały, żebyście je mogli uprawiać w donicach i nie chcecie, wiecie, takich metrowych czy półtora metrowych roślin, to właśnie kosmosy możecie przetrzymać w doniczkach. Czyli wysiać je właśnie w kwietniu i długo, długo, 2 miesiące bez przesadzania uprawiać je w takich małych doniczkach i one naturalnie skarłowacieją, słuchajcie. A więc to taka ciekawostka. Więc słuchajcie, no dalie kwiaty jednoroczne, ciepłolubne, dlatego no warto je wysiewać później. Natomiast dlaczego ja sieję dalie wcześniej? Ja jeszcze mogłabym wcześniej te dalie wysiać w marcu, nawet tak w pierwszej połowie marca, ale niestety miałam tyle innych tematów do ogarnięcia, że po prostu mi się nie udało. Natomiast dlaczego ja zalecam sianie dali, akurat dali, typowo konkretnie dali z nasion wcześniej? Ano dlatego, słuchajcie, że dalie wytwarzają karpę i im szybciej my tą dalię posiejemy, tym ona będzie miała więcej czasu do końca sezonu, do jesieni, żeby wytworzyć większą karpę i tym samym lepiej nam przezimować. Jeżeli my wysiejemy dalię bezpośrednio do gruntu w maju, co oczywiście też jest super metodą, ona będzie miała o te 2 miesiące mniej czasu na wytworzenie tej karpy. I jeżeli trafi Wam się akurat taka odmiana, która wytwarza niewielkie karpy, no to a będzie się Wam przy okazji podobać ta dalia i będziecie chcieli przechować tą dalię, tą karpę, to niestety możecie odnieść porażkę. Dlatego ja zalecam wysiewanie szybciej. Oczywiście zasady są takie same, że nie możemy dali przechowywać bardzo długo w małych doniczkach. Dalie są też roślinami żarłocznymi, potrzebują nawozów, potrzebują świeżej ziemi, świeżego kompostu, świeżej ziemi, troszkę nawozu później, nawet na etapie rozsady, więc ja moje dalie i ja tak właśnie zalecam, jeżeli wysiewacie je szybciej, właśnie po to, żeby wytworzyły fajne, duże karpy, które będziecie mogli później przechować przez zimę, to musicie o nie specjalnie zadbać i musicie mieć to w głowie, że gdzieś za 3-4 tygodnie, może nawet troszkę szybciej, w zależności od tego, jak będzie Wam rosła dalia siana z nasion, będziecie musieli ją przesadzić do większej doniczki. Czyli po prostu nie możemy jej tak męczyć w tych małych doniczkach do momentu wysadzenia do gruntu, bo do gruntu będziemy sadzić w maju. Ale te kilka tygodni wcześniej, ja akurat teraz 10 dni mniej więcej wcześniej, bo w kwietniu zaczynam już takie standardowe ciepłolubne, więc daję im troszkę więcej czasu na wytworzenie tych karp. W zeszłym roku wysiewałam w marcu, na początku marca, dalie Bishop Children. Słuchajcie, piękne dalie, takie różne kolory czerwonego, pomarańcza, brązu, żółci. I niektóre bardzo fajne, bardzo piękne karpy wytworzyły i przechowałam je, super się przechowały. Bo jeszcze musicie coś wiedzieć, jeżeli chodzi o dalie. Nie wszystkie dalie będą tak samo wytwarzały karpy, dlatego te karpy, na pewno zauważyliście, jak przechowujecie swoje dalie, że karpy są różnej wielkości, szerokości, te bulwy są jedne dłuższe, chudsze, grubsze, takie, wiecie, takie zbite bardziej i inne mogą być takie bardziej rzadsze, rzadziej ułożone na roślinie, to wszystko zależy od rodzaju dali i tak samo jest z takimi mieszankami, bo tutaj te w nasionach to są typowe mieszanki i właśnie w tych daliach też mogą, w tej mieszance mogą się trafić takie kwiaty, które wytworzą piękne bulwy, ale też takie, które mimo, że będą wysiane szybciej, wytworzą te bulwy słabe, a więc to też wszystko zależy, jednak wysiewanie wcześniejsze daje równą szansę tym daliom. A więc ja wysiewam moje dalie właśnie dlatego,
szybciej. Tutaj mam, słuchajcie, nasiona z Anglii. To jest Dahlia Cactus Flowered Mix i dostałam w prezencie od przyjaciół, a więc siejemy, słuchajcie. To przeważnie są właśnie mieszanki, jeżeli chodzi o nasionka. W Polsce są dostępne różne dalie pełne, półpełne. Siałam niejednokrotnie, piękne kwiaty do donic, bardzo fajnie się udają. Właśnie w donicach dalie wysiewane z nasion, można robić z nich obwódki na rabaty. Ja akurat dalie będę te wykorzystywała typowo ozdobne. To będą dla mnie kwiaty typowo ozdobne, to nie będą kwiaty do ogrodu kwiatów ciętych, ale mam zamiar właśnie w jakieś takie dziury na rabatach po tulipanach być może je posadzić. No i do donic słuchajcie i postawić właśnie w ogrodzie kwiatów ciętych, żeby mi tam pięknie zdobiły. A więc dobra, zaczynamy. Z racji tego, słuchajcie, że dalie właśnie wysiewam teraz i będę wysiewała je, czyli wysiewam je troszkę szybciej i one jednak będą do tego maja dłużej siedziały w doniczkach, to przygotowuję sobie takie większe doniczki. To akurat, słuchajcie, mam taki wielopaczek po obratkach, a więc recykling. Tutaj myślę, że to jest gdzieś z 6 cm, 4, może 5 cm. W każdym razie taka większa wielodoniczka, tu jest 10 tych komórek. No i jaką ziemię? Zawsze najlepiej siać, słuchajcie, w ziemi do wysiewów. Ale akurat jeżeli chodzi o dalie, dalie nasiona mają dosyć duże, więc ja tutaj mam ziemię ogrodową i ja myślę, że one sobie poradzą, tylko oczywiście muszę usunąć takie wszystkie większe części w tej ziemi, jakieś włókna kokosowe, jakąś korę, a więc fajnie, napełniam sobie, słuchajcie, ziemią. Można dodać perlitu jak najbardziej w stosunku 1 do 10, 10 części ziemi i 1 część perlitu, jak najbardziej. No i co? No i siejemy. Więc kochani, mamy wielodoniczkę, ziemia uniwersalna ogrodowa, troszkę większe te komóreczki takie, żeby właśnie z tego względu, że dalia będzie długo sobie siedziała jeszcze w tych doniczkach, więc daję im większe. No i co? No i siejemy. Dalie ogólnie, nasiona dali do wzrostu wymagają troszkę światła, ale nie jest to u dali takie wymaganie, bez którego nie wykiełkują, a więc tutaj tak wyglądają nasionka dali, dosyć duże. I ja teraz zrobię sobie takie delikatne dołeczki. O, tutaj jeszcze jakieś widzicie. Jakby to były mniejsze nasionka, to bym wzięła ziemię do wysiewów, ale już zrobię to. No i do każdej komóreczki, do tej dziurki jedno nasionko. Dalie, słuchajcie, i dociskam. Dalie kiełkują dosyć szybko, a więc jak są dobrej jakości nasionka, czyli nasionka zeszłoroczne, dwuletnie, to wykiełkują w ciągu kilku dni. Potrzebują do wykiełkowania temperatury pokojowej. O, wysiane, jeszcze je właśnie dociskam. Dociskam, tak. I przysypuję wermikulitem. Fajnie, bo on zapewni tutaj właśnie, zapewnia wilgotność dookoła nasionka. Dzięki temu otoczka nasienna szybciej pęcznieje. No i taką wielodoniczkę podlewam od dołu oczywiście i nakryję ją przezroczystym wieczkiem i daję do domu. I co dalej? I co dalej, kochani, z takimi daliami? One będą stały u mnie na parapecie. Światło nie jest takie mega wymagane. Na parapecie będą stały akurat dlatego, że jest tam teraz ciepło już i będą sobie powolutku kiełkować. W ciągu kilku dni powinniście zauważyć już właśnie kiełeczki na tych daliach. No i co później? No i słuchajcie, i teraz właśnie jest pytanie, jak je później przechowywać? Ponieważ no dalie jednak kwiaty ciepłolubne, a więc poniżej zaraz giną, więc tak.
Są dwa wyjścia. Możecie je wynieść do szklarni, do foliaka, bo już teraz w dzień jest ciepło fajnie. Natomiast musicie wiedzieć, że kwiaty ciepłolubne to takie kwiaty, które nie lubią zimnych nocy. A więc jednak pod wpływem zimnej, niskiej temperatury w nocy ich wzrost będzie zahamowany, więc ja bym nie polecała ich teraz uprawiać w szklarni. Ja moje dalie będę uprawiała w domu, ale nie na parapecie. Ja mam pomieszczenie z lampami i jak tylko wykiełkują mi gdzieś tam w domu na parapecie właśnie albo gdzieś, gdziekolwiek, gdzie będą stały, wyniosę już je pod lampy. W moim pomieszczeniu z lampami jest taka mniej więcej stała temperatura 17-18 stopni Celsjusza. Lampy bezpośrednio będą nad daliami i tak je będę uprawiała. No słuchajcie, na pewno do kwietnia, myślę nawet może do połowy kwietnia. I później będę powolutku je już przyzwyczajać i wynosić do szklarni, albo już później zostaną na zewnątrz. Wszystko zależy od pogody, ale chodzi o to, żeby tym daliom dać już na starcie fajne warunki, żeby to były zdrowe, fajne rośliny, już właśnie od początku, żeby miały dobry ten start. Więc ja naprawdę będę im zapewniać wysoką temperaturę w dzień i w nocy, czyli właśnie powyżej 15 stopni Celsjusza i dużo światła. I dużo światła, słuchajcie, a więc u mnie to będzie akurat pomieszczenie z lampami. Oczywiście możecie kwiaty uprawiać na parapecie, nie ma problemu. O tej porze roku już jest dużo światła na parapecie. Najlepiej jakby to był parapet południowy. Natomiast no, one mogą Wam się jednak troszkę wyciągać w kierunku tego światła, dlatego obracajcie doniczkę. Jeżeli tu będziecie mieli okno i roślinki będą rosły w kierunku okna, obracajcie później doniczkę po paru dniach, żeby ona tak równomiernie rosła i się przychylała w kierunku tego światła. To taki tip. No i co? No i będziemy patrzeć. Jeżeli będą już przerastać tutaj korzonki przez doniczkę, to będziemy przesadzać. Zobaczymy wtedy, jaki to będzie czas, jakie będą prognozy i będziemy przesadzać. Być może przesadzimy już wtedy do doniczek docelowych. Zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. W każdym razie daliom z nasion należy zapewnić ciepło powyżej 15 stopni i dużo światła. Czy będziemy nawozić? Nie, na razie nie nawozimy. Na razie nie nawozimy, będziemy nawozić jak trzeba będzie, będziemy nawozić później, albo już przesadzimy później do świeżej ziemi, w której też będzie już troszkę więcej minerałów. No i co? No i jeszcze chronimy, słuchajcie, przed ziemiórkami. To jest nasz obowiązek, jak robimy rozsadę w domu, w pomieszczeniu, nawet w szklarni. Naszym obowiązkiem jest ochronić nasze rozsady przed ziemiórkami, bo ziemiury, one tylko, słuchajcie, czekają. One tylko czekają, aż po prostu damy jakąś świeżą ziemię z jakimiś świeżymi korzonkami, żeby mogły się tam powgryzać. I tyle, słuchajcie. Zapowiada się po prostu lato pełne dali. Dziękuję Wam bardzo, kochani, że byliście dzisiaj ze mną. Bardzo jest mi miło, że wybraliście właśnie mój kanał, że poświęcacie czas właśnie mi. Bardzo Wam za to dziękuję. Łapki w górę, komentujemy, piszcie w komentarzach, czy uprawiacie dalie, jak uprawiacie dalie, jakie są Wasze ulubione odmiany dali. Zapraszam również na moją stronę internetową www.ogrodpełenkwiatów.bezpolskichznaków. Tam za zapis do newslettera dostajecie ode mnie taki darmowy mini skrypt o mrozoodporności kwiatów jednorocznych, odpornych na mróz, pomocny przy uprawie kwiatów jednorocznych, również dwuletnich. Zapraszam również do mojego sklepu na www.ogrodpełenkwiatów. Tam znajdziecie moje e-booki o kwiatach jednorocznych, odpornych na mróz, o kwiatach ciepłolubnych, czyli m.in. o daliach i o kwiatach dwuletnich oraz mój najnowszy e-book Gotowy pomysł na ogród kwiatów ciętych, który razem zakładamy tutaj na wizji. Jest tutaj seria Ogród kwiatów ciętych dla każdego, a więc pokazuję Wam, jak te kwiaty uprawiam. Moje dalie z karp, które właśnie budzę, będę miała w ogrodzie kwiatów ciętych i będą wykorzystywane do bukietów, a moje dalie z nasion to typowo kwiaty ozdobne, które będą zdobić mój ogród kwiatów ciętych. Będą stały przy bramce, na pewno będą stały na balkonie, przy altance, a więc no, słuchajcie, będą zdobić mój ogród od czerwca, lipca do późnej jesieni. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!